Gdańska, pan Paweł Adamowicz. W imieniu wszystkich nieobecnych chciałem podziękować za zasponsorowanie wczorajszej imprezy. Jak pan widzi, bardzo się udała. Tak to jest, jak się otwiera poranne prezentacje. Tytuł tej prezentacji to jest słowo. Tytuł tej rozmowy to jest blog jako narzędzie realnej zmiany. Ja za chwilę usiądę, tylko tak startuję na stojąco. Jesteśmy w dosyć takiej specyficznej, może nie tyle, że sytuacji, że pan jest blogerem, poniekąd... Okej, rozumiem tutaj jakieś ustawki przy live streamingu. Pan jest blogerem, pan jest prezydentem miasta, pan jest politykiem lokalnym. Czy pan się pojawia w mediach ogólnopolskich i pan próbuje wprowadzić zmianę? Dlaczego blog? Bardzo prosta rzecz. Jak wprowadzam zmiany, to chcę o tym informować, tłumaczyć swoje decyzje, tłumaczyć się też z decyzji, które nie podejąłem. Też chcę walczyć ze stereotypami, bo jak wiemy... Z kimi? Ogromna, na przykład ten stadion, że jest bezsensowny, bo można było zamiast tego stadionu zrobić na przykład, nie wiem, wyremontować połowę albo niektórzy uważają, że wszystkie lokalne ulice w Gdańsku, albo że niepotrzebnie budujemy siedzibę Europejskiego Centrum Solidarności, bo to jest w ogóle bez sensu, bo solidarność, opowieść o wolności jest nikomu niepotrzebna. No tak, ale... Bo to... I tak dalej. W ogóle, kto jest z Gdańska tutaj? Okej, czy to są potencjalni głosujący? No to... tak chciałem... Tak, ale chciałem się tylko pewnić. No tak, no. No okej, ja sobie zdaję sprawę. Może na potrzeby tej rozmowy załóżmy sobie, że odpuszczamy sobie... to jest bardzo idealistyczna rozmowa. O, w ten sposób do tego podejdźmy. Ja sobie zdaję sprawę, że zawsze może być tak, że budowa takiego stadionu, czy budowa Centrum Solidarności, to są pieniądze, które mogą być w jakikolwiek inny sposób wydane i tak dalej, ale pan te decyzje podejmuje, pan je tłumaczy i albo tłumaczy, dlaczego nie zostały, czy dlaczego tak, albo nie inaczej. I jak to panu wychodzi? Jak to wychodzi? No, trudno powiedzieć, bo oczywiście my nie mamy pieniędzy, żeby robić szczegółowe badania opinii publicznej, aby stwierdzić, ile w tym momencie osób, powtarzam, w tym momencie, bo nie trzeba być socjologiem, wiedzieć, że ta opinia jest w tym momencie, a za pół roku ci sami ludzie mogą mieć inny komentarz czy inną ocenę tej decyzji, ale wydaje mi się, że robię to, tłumaczę, bez takiego oczekiwania, że przesteruję całą opinię publiczną na swoją korzyść. No, to byłaby naiwność, czy jakiś przykład pychy, gdybym tak myślał. Znaczy, wydaje mi się, że to jest naturalna konieczność, że na etapie cywilizacji pojawiło się takie nowe medium i że byłoby głupotą, zaniechaniem nie skorzystać z tej niszy. Ale jednak jest pan liderem, tak? No i lider musi pociągać za sobą ludzi, tłumaczyć, neutralizować głosy przeciwne, tych, którzy się wahają, przyciągnąć do swojego obozu, no, pozyskiwać wyborców, bo za 3 lata są następne wybory, czy tam za 2 lata, ale nawet bez takiego określenia wyborczego. Ale jednak nie, tych takich prezydentów i polityków, obserwuję polityków centralnych, posłów, senatorów i tak dalej, oni wszyscy mają blogi, bo tak, ale to jest niewielu. Jest niewielu. Więc dlaczego? Nie wiem, z czego to wynika, może... Nie spotykacie się na prezydent Forum Gdańsk i nie macie prezentacji o tym, dlaczego warto prowadzić bloga? Tutaj musielibyśmy podjąć się bardzo delikatnego tematu pod tytułem jak klasyfikować polityków, burmistrzów, wójtów, prezydentów na różne typy przywództwa. Przywództwa bardzo aktywnego, do którego nieskromnie się zaliczał i
do przywództwa, powiedzmy, bardziej administracyjnego, pasywnego, którą, powiedzmy, inni koleżanki i koledzy mogą reprezentować. Znaczy, ja wychodzę z takiego założenia, że codziennie, chodząc w przestrzeni publicznej, ulicą, w windzie, na zakupach, jestem obserwowany i jestem oceniany. Ja jako prezydent, że codziennie tłumaczę się z czegoś. Idę do bankomatu, wyciągam pieniądze, podchodzi do mnie pan, który jest bezdomny i chce pieniądze na jedzenie, tak twierdzi. Innym razem podchodzi pani, która jest zadłużona wobec miasta z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego, więc to, że jestem rozpoznawalny, pociąga za sobą ten efekt, że jestem ciągle zaczepiany i ciągle muszę tłumaczyć się, wyjaśniać się. Czyli jestem ciągle interpretatorem, czy spowiednikiem i jednym i drugim. Okej, ale wróćmy do początku tego pytania. Dlaczego jest tak niewielu prezydentów, którzy blokują? Dlaczego jest tak niewielu polityków lokalnych, którzy blokują? Może uważają, że ich pozycja jest tak silna, że nie muszą tego robić, albo uważają, że to, co robią, samo się broni, samo się wyjaśnia i interpretuje w oczach, albo uważają, że to jest taka moda i że taki trend i wobec tego my nie będziemy ulegali modzie i nie będziemy blokowali, bo być może ja uległem modzie. Oczywiście nie tak nie uważam, ale ktoś tak może uważać, że uległem pewnej modzie. I tutaj są różne interpretacje tej pasywności blogerskiej dopuszczalne. Rozumiem. To teraz, zanim pójdziemy w przyszłość tego blogowania, może cofnijmy się troszeczkę. Może pan trochę opowie o swoim blogu. Jakie były takie najważniejsze momenty, kiedy pan go prowadził? Jakieś takie wydarzenia, które pan związane z wpisami, bo ja tu mówię z perspektywy stricte blogerskiej, tak? Bo dla nas wpis to taki popularny, dla pana wpis to jest taki, który naprawdę coś się zmienia, więc to jest zupełnie inna kategoria. Dziś około 3 lat temu zacząłem, ale w ciągu tych lat oczywiście były różne punkty krytyczne. No, w ostatnim czasie to wyjaśniałem na przykład kwestię, dlaczego podjąłem decyzję o przywróceniu Lenina na bramie Stoczni Gdańskiej, bardzo w części opinii publicznej elektryzujący temat. Później, o tutaj jest fragmencik, tłumaczyłem się ze znajomości bądź nieznajomości pana Plichty, Amber Cobb na przykład. Więc były takie momenty bardzo drażliwe, które ogniskowały opinię publiczną i wtedy, ale są oczywiście tematy mało sexy, o, na przykład założenia budżetu na rok 2013 obejrzało odsłon, było kilkaset, ale reakcja była bardzo skromna. Ale na przykład w wakacjach w ubiegłym roku, czy już mam sklerozę, czy w tym roku, nie, w ubiegłym roku, było na temat Straży Miejskiej, to odsłon było wiele tysięcy, komentarzy było kilkaset, no ogromna. A czym to było? To było praca Straży Miejskiej, czym się powinna zajmować, a się zajmuje, a się źle zajmuje, a czy w ogóle Straż Miejska jest potrzebna, ile pieniędzy wydajemy na Straż Miejską. Czyli ocena jakości, sensowności pracy tej formacji, która się zajmuje porządkiem szeroko pojętym w mieście. Także to wywołało ogromny... Mówi krytyczny też o Straży Miejskiej? No pewnie, mnóstwo było krytycznych. Znaczy, ze strony pana. Z mojej strony to był taki wpis pokazujący, po co jest ta Straż Miejska i pokazujący, że ona to i to robi dobrze, ale mogłaby robić lepiej to i coś innego. No więc to nie był taki wpis o charakterze, że wszystko jest cacy-cacy, tylko że wiem, że nie jest wszystko najlepiej. Czyli mój wpis był, nazwijmy, krytyczno wyjaśniony. A strażnicy się cieszyli z tego wpisu? Strażnicy miejscy się cieszyli z tego wpisu? Pracownicy Straży Miejskiej, którzy nie znoszą obecnego komendanta, no to przyklaskiwali, uważali, że to jest wstęp do odwołania przeze mnie komendanta Straży Miejskiej. Tak też było prasa... Nie było. Tak część zresztą prasy przyjęła, że tutaj Adamowicz rozbraja przysłowiowy granat, przygotowuje pole do zmian personalu.
Także były te częsty odbiór pana wpisów? To jest część psychologii społecznej, to znaczy przypisywanie autorowi blogu i prezentowi. Innych prezentowi motywacji bardziej złożonych, tych nie do końca wyrażonych oficjalnie, które gdzieś są w drugim planie, czy wręcz w trzecim planie. To się nazywa jako polityk. Teoria spiskowa dziejów. Także, że, ale pan jest zawsze odbierany jako polityk. Ale czy pan znajdzie prezydenta dużego miasta, który byłby inaczej... Nie znajdę. Dlatego pytam właśnie... Jesteście każdy z nas zaszufladkowany. Próbuję znaleźć to umiejscowienie pana bloga. Co się wydarzy, jak pan przestanie być prezydentem? Myślę, że będę dalej aktywny publicznie, bo prezydentem z blogiem. Czy politykiem się bywa, natomiast sfera, znaczy aktywność moja, znaczy ja się przede wszystkim uważam za obywatela, który w tym etapie swojego życia pełni funkcję polityczną i dlatego a obywatel to według mnie to jest ktoś taki, kto aktywnie interesuje się tym, co się dzieje wokół niego może... i też w jakimś zakresie chce wpływać na zmianę tego, co jest wokół niego. To może pan jeszcze zdefiniuje tą różnicę między mieszkańcem a obywatelem, bo to było dosyć ciekawe. Tak, znaczy mieszkańcami się rodzimy, a obywatelami możemy się stać. I nie wszyscy stają się obywatelami, obywatelem, obywatelką. To jest proces edukacyjny, wychowawczy, proces dojrzewania do tej roli. To nie jest tutaj automatyzm społeczny. Samo otrzymanie dowodu osobistego nie czyni ze mnie obywatela. Jak używam słowa obywatel, oczywiście domyślacie się państwo, używam to bardzo wartościująco, tak? Że to jest ktoś, kto świadomie czyta, interesuje się małą ojczyzną, dużą ojczyzną, próbuje sobie wyrobić krytyczny stosunek do prezydenta miasta, premiera, ministra, próbuje być podmiotem, a nie przedmiotem, raczej będzie członkiem organizacji pozarządowej, na pewno nie będzie tylko jednego pracownika. To są duże wymagania. Ale drogi panie Jakubie, takie wymagania były 100 lat temu, 200 lat temu, tak, 300 ale... lat temu i ja nie rozumiem, dlaczego w 21 wieku... obywatel Gdańska będzie... Jest bardzo bliska tradycja republikańska, która w Gdańsku kiedyś odgrywała bardzo istotną rolę. Ja uważam, że jestem raczej niechętny takiej tezie, że nie ma obywatel żadnych powinności. Ja tego nie mówię, ale to są duże wymagania. Ja jestem pracownikiem organizacji pozarządowej wiele lat, w związku z czym to rozumiem, ale nie możemy popełniać tego błędu, który popełnia część takich właśnie ludzi, którzy pracują w trzecim sektorze, że ludzie, którzy po prostu egzystują i nie robią nic złego, robią coś złego. Nie. Ci, którzy nic nie robią, nie robią nic złego, ale jest pana powinnością, moją powinnością, żebyśmy tę osobę zachęcili do tego, żeby ona miała odwagę przekroczyć pewną metę i stała się obywatelem, bo sądzę, że każdy w głębi duszy chce być obywatelem, tylko z różnych powodów w swoim rozwoju społecznym, czy to w rodzinie, czy w szkole, coś go zablokowało, zniechęciło i może spotkał idiotę jakiegoś... Nie, bo teraz odpowiem z daleko. Dobra, to jest coś takiego. Jestem tutaj z Poznania, bo jestem z Poznania oryginalnie. Idę sobie ulicami Gdańska i wpadam na dziurę. I co ja mogę z tą dziurą zrobić? Czy ja mogę wpaść na pana bloga i coś w komentarzu zgłosić? Co zrobić z taką naprawdę minimalną taką partycypacją stricte społeczną? Takich reakcji jest, panie Jakubie, bardzo wiele. A ja sobie pytam w tym razie, jak wy to kanalizujecie? Bo to, że to jest wiadomo, że to jest narzekanie i tak dalej, no to za to zawsze będzie. Szczególnie właśnie na takim poziomie dziury. Specjalnie używam tego przykładu, bo on jest najbardziej prozaiczny, ale jest tak tyle technologii, które można zrobić, żeby od tej dziury doszło do zmiany i bardzo mało kto to robi. Więc takie pytanie jest, co wy z tym robicie? Reakcja dzisiaj
dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, myślę, że w wielu miastach czy w Polsce, pozwolę sobie na taką generalizację, na takim etapie, że jak wpadniemy w dziurę, to wpadamy w wściekłość i mówimy ten Adamowicz i wysyłamy komentarz do gazety czy na blog, tam zrób pan to i to. Czyli zachowujemy się jeszcze nie do końca jako obywatel, no tak, tylko bardziej jako, uwaga, konsument, który w ramach reklamacji zgłasza, że coś. Natomiast etap... Zgadzam się z tym, że jest coś takiego, funkcjonuje, że jeszcze wyborcze jest tam, tak, że pierwsze co, no w takim wypadku, no to piszemy do lokalnych mediów. To jest okej. Okay. Teraz... Ale wie pan, kiedy jest fajny ten etap właśnie, ale o który pan nie chodzi? Etap jest taki, że skrzyknie się pięć osób się skrzyknie i powie tak, i co? Ten zadeptany trawnik, to my zrobimy z niego fajne miejsce przebywania. No, to jeszcze nie ten etap. Ale powoli to już jest w Gdańsku. W Gdańsku? I chodzi o to, żeby te reakcje obywatelskie pielęgnować i je wspierać, bo jeżeli pięciu osobom chce się coś razem zrobić, to w tym momencie jest ważne, żeby one, jak przyjdą do urzędu, nazwijmy to ogólnie, to żeby nie spotkały się z jakimś złym przyjęciem. A po co się tym zajmujecie, głowy na mnie zawracajcie, tylko wręcz przeciwnie, z otwartymi rękoma wesprzeć, bo jesteśmy świadkami historycznego, epokowego aktu obywatelskiego. Tak, pod tytułem pięć osób robi porządek. Za daleko płyniemy. Ja rozumiem, do czego pan zmierza, ale pierwsza rzecz jest taka, i myśmy na przykład, teraz odniosę się do naszych doświadczeń z prowadzeniem portalu Sejmometr. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to portal, który monitoruje pracę posłów. I myśmy mieli taką, do dzisiaj mamy taką sytuację, że ludzie, którzy wchodzą na ten portal, po pierwsze są zadowoleni, bo czują się wreszcie poinformowani. W sposób bez agendy, bo jednak w takim sensie, że nie otwierają gazety czy jakiegoś bloga i nie czują się, że dane są im podane przez jakiś pryzmat prawicowy, lewicowy, nieważne, tylko po prostu są to dane. I teraz ten etap, który myśmy bardzo zaobserwowali, jest bardzo istotny do rozbudzenia, zaangażowania, to jest właśnie to bycie poinformowanym i możliwość wyrobienia sobie... Pierwszy etap. Tak, pierwszy etap, w sensie, bo to jest takie mówienie, że społeczeństwo się nie interesuje polityką, to jest złe. Nie interesuje się życiem publicznym. Tak. Polityka zostawmy. Publiczny. Nie interesuje się, jak to wszystko funkcjonuje i uważam, że po prostu nie rozumie, bo nikim nie próbuje tego przekazać, jak to jest zrozumiane. W momencie, kiedy są dane, które są podane w taki sposób, że są zrozumiane i następuje informacja, to pierwszy efekt jest taki, jaki mamy sygnał, to jest zmiana preferencji wyborczej albo utrzymanie jej. Czyli albo głosuje na danego posła, otrzymuje swój głos, albo nie. I to jest jakby to. I teraz właśnie wracając do dziury, bo daleko odbywamy, w jaki sposób ja mogę przekazać informację o tym, że jest coś, co uważam, że powinno być poprawione i nie chciałbym, żeby to poszło do mediów, bo one nie mają takiej mocy, po prostu, że mogą coś nagłośnić i dzięki temu wywrą presję na panu, to w jaki sposób mogę skontaktować się z Urzędem Miasta, który odpisze mi na przykład ta dziura w myśl założeń budżetowych i tak dalej, projekcji i tak dalej, może być naprawdę dopiero w roku 2017. W tym momencie ja, mając taką informację, mogę stwierdzić, ok, no to mi nie pasuje, nie będę czekał 3 lata, aż załatacie tę dziurę, czy zrobić z tym trawnikiem, mogę zrobić to sam. Ale wydaje mi się, że to jest ten potrzebny etap. Tak, i to robimy, czyli wyjaśniam, kiedy ta dziura może być, znaczy po pierwsze informuję, że zarządcą właśnie te fakty, te informacje czyste, odarte z kontekstu ideologicznego, nam politycznego, że zarządcą jest ten i ten odpowiada za zarządzanie dróg w mieście i ma jakiś program roczny z łatania dziur, czyli remontowania ulic i że metr kwadratowy na przykład kosztuje tej masy bitumicznej, asfaltu tyle i tyle, a że dziur mamy tyle i tyle, to tutaj brakuje, czyli jesteśmy w stanie tych dziur zrobić w tym roku tyle i tyle, a tyle niestety nie jesteśmy. Uważam, że trzeba... Możemy zrobić z tego serwis? Możemy zrobić z tego serwis? Bo to było bardzo interesujące. Nie, z punktu widzenia trzeba. Mnie bardzo interesowało. Wchodzę i na przykład wymierzyłem sobie dziurę na mojej ulicy, tak? No, bo jest, nie. Tylko nie popadać... Słowackiego w Gdańsku. Nie, ale bo to jest... Właśnie o to chodzi, żeby
pomóc zrozumieć ludziom. Ja teraz nie, kwestii... No tak, bo myślałem, że chce pan zrobić cennik, że za chwilę będę się zrzucać. Nie, nie, to, nie, 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 broń nie, Boże, nie. Jestem przeciwny. Nie, 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 nie. To jest obowiązek miasta. Nie, nie, nie. Ale właśnie świadomość, ile co kosztuje. Tak, właśnie chciałem ograniczyć, ile kosztuje naprawienie dziury, która ma 30 na 60 cm. Jeżeli ja sobie tę dziurę wymierzę i wejdę sobie na umgdańsk.pl/dziura, podam wymiary dziury i ona mi wyrzuci szacowany koszt naprawy, tak? Czy jesteśmy w stanie coś takiego zrobić? Oczywiście szacunkowo jak najbardziej tak. Ja staram się na przykład w tych założeniach budżetu na przyszły rok, które podałem bardzo wcześnie, bo we wrześniu, a przecież budżet będzie uchwalany dopiero w grudniu, budżet miasta Gdańska doprecyzuje. Staram się pokazać, że na przykład nowo wybudowane drogi, z których się cieszymy, Słowackiego, Sucharskiego, obwodnica południowa Gdańska, to jest radość, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość jako obywatel, że to już jest nowy, stały koszt do końca świata. Że ta nowa droga to są nowe lampy, każda lampa to taki, taki koszt roczny, że ubezpieczenie tej drogi, że uprzątnięcie śniegu, etc. Czyli chodzi mi o to, żeby obywatel Gdańska, ten statystyczny, znał mechanizmy, co no z właśnie, tego kto wiedział, że należy składać na drogę? Ja nie wiem. Bo to jest takie właśnie, kto wiedział, kto wie, ile rzeczy składać na drogę? Znaczy biznes, znaczy jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy zajmują się biznesem, jakimkolwiek, to oni już rozumieją kategorię kosztu, kategorię dochodu, wydatku. Im łatwiej wytłumaczyć. Natomiast gorzej jest, nie ukrywam, z większością, która jest, pracuje jako siła najemna. Najemna. Znaczy oni się nie przyjmują, kto z czego się bierze, tylko po prostu często mówią, nam się to należy. Tutaj jedna obywatelka w czasie przerwy kawowej opowiadała mi, że wczoraj interweniowała na ulicy Długi Targ, bo pani szła z pieskiem i nie posprzątała po tym piesku. To jest ciekawa zmiana, która się dokonuje. I zwróciła uwagę, ta pani udawała, że jest Włoszką, posprzątała, ale wiem, że kiedy moja mama interweniuje, która ma 78 lat, zwraca uwagę, przepraszam, wydaje mi się, że wypadałoby, żeby pani po swoim psie posprzątała. To taki mniej więcej stereotypowy obywatelska interwencja. No a tamten, ja płacę podatki, to niech oni sami posprzątają. No i na tej zasadzie. Taka niestety jeszcze reakcja bywa dosyć częsta. Okej, dobra, czyli wróćmy teraz tak. Jestem obywatelem miasta Gdańska i obywatelem nie mieszkańcem według pana definicji. Co, w jaki sposób ja mogę zapoczątkować zmianę? I w jaki sposób wpisuje się w to pana blog? Pierwsza rzecz, jestem doinformowany. Jestem doinformowany, czyli świadomie, jak już krytykuję prezydenta Rady Miasta. Mam argumenty. To mam argumenty i co więcej, jestem w stanie sformułować alternatywną, czy też inną propozycję, na przykład przesunięcia wydatków z jednej pozycji na drugą. Ale drugi etap to może być taki, że właśnie jestem aktywnym obywatelem w dzielnicy XYZ i tam razem z innymi podobnie myślącymi obywatelami wspólnie robimy przedsięwzięcie, czyli jednorazowe, czy ciągłe przedsięwzięcie, na które pozyskujemy poparcie, środki finansowe z miasta czy z innych źródeł. I to jest ten etap najbardziej dojrzały, tak, który w miastach o nieprzerwanej tradycji obywatelskiej, myślę w Niemczech, no, na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych jest czymś nagminnym, oczywistym. W Gdańsku dzisiaj to tym obrodziło, że mamy szereg takich sojuszy dzielnicowych, że organizacje pozarządowe, rady dzielnic tworzą pewne porozumienia i chcą zmieniać, estetyzować swoje miejsce zamieszkania. Stają się recenzentem... Na tle innych miast. Słucham? Pan wie, jak to wygląda na tle innych miast? Nie ma takich badań szczegółowych, ale obserwujemy powolne, to jest naprawdę powolny moment budzenia się takiej świadomości dzielnicowo-miejskiej. Niektórzy temu przypisują... Jak pan myśli, jak jest tego podłoże? Daleko jesteśmy od tego bloga, żebym do niego wracał, ale... To są naturalne zmiany. Czy to wynika z tego, że ludzie chcą, czy wynika, że
poddali swoje oczekiwania względem jakiejś tam wyimaginowanej władzy. Jesteśmy 22 lata po pierwszych wyborach samorządowych. 22 roczniki urodziły się w tym czasie. 4 spośród nich osiągnęło wiek pełnoletni. Trochę się wzbogaciliśmy, trochę jest tej klasy średniej. Mamy wyższą świadomość i trochę jesteśmy dalej konsumentami, recenzentami, ale też wielu z nas stało się obywatelami. I po prostu tutaj no, jest na sali na przykład jedna obywatelka, w drugim rzędzie siedzi, która codziennie fotografowała etapy budowy stadionu i zmian, które były na letnicy. Pani Ewa Kowalska. I oczywiście to jest jeden z, myślę, że wielu przykładów, oczywiście nie masowych, to są działania mniejszościowe naturalnie z pewnego, ale które pokazują, że można się interesować, można jakby poza nurtem oficjalnej prasy, mediów, urzędu, obserwować zmianę, ją tłumaczyć, krytykować, recenzować i tak dalej, i tak dalej. Tego, czego, znaczy takich obserwatorów nie było w roku 1990, 95 czy 2000. To jest zjawisko ostatnich kilku lat. Być może był potrzebny czas, że musieliśmy dorosnąć, dojrzeć, trochę dzieci odchować, mieć więcej czasu, nie wiem, to są pewne przyczyny indywidualne, ale można je próbować jakoś generalizować. Natomiast no, jest istotne, aby ta rodząca się polska klasa średnia, bo to jest jednak zjawisko, tu chyba zgodzimy się wszyscy, że tak jest, żeby ta rodząca się klasa średnia polska stała się też obywatelską klasą średnią. Czyli aktywnie partycypującą. Partycypującą, wymagającą, kształtującą postawy publiczne, polityczne. Jak jestem w Bremie, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni, to znaczy hanzeatyckie miasto, podobnie jak Gdańsk, tam na przykład jest park obywatelski. Co to znaczy obywatelski? Każda ławka ma opiekuna. Jakaś rodzina X, Y. W kościołach jest. Tak. Ale nie we wszystkich kościołach, a w parku takich pan prawie nie znajdzie. Ja bym chciał, żeby w Gdańsku to było pewną... Każdy opiekował się jednym tutaj przy całym stadionie? Mieliśmy taki plan, ale to było zbyt idealistyczne podejście. Wbrew temu mamy niemało obywateli, których dochody indywidualne pozwalają, by część... nie łamiąc, że tak powiem, podstaw egzystencji rodzinnej, przekazać na rzecz wspólnoty. Ja nie zapomnę, w Starym Testamencie zawsze pouczano pobożnych Żydów, że tam pewną część swoich dochodów muszą przeznaczyć na rzecz wspólnoty. Z tego budowali synagogi, szkoły przysynagogalne. Ta umiejętność partycypacji aktywnej, podnoszeniu kosztów życia. Zdarzyło się panu spotkać kogoś na pana blogu, kto by, żeby jakiś komentarz, uwagę przesłaną, przekuć w zmianę? Znaczy, że... Z pana bloga, czy pojawiła się jakaś sugestia, jakiś komentarz, niezależnie czy ze spisem, czy nie, który pan potem wziął, zostało to przetransferowane na jakąkolwiek zmianę? Było parę takich przykładów. Między innymi chodziło o zmiany dotyczące funkcjonowania jednego z wydziałów, tam pewnych procedur. Tak, jakiś też w jednym przypadku remont ulicy. Było takich parę, ale nie chcę przez to powiedzieć, bo nie jest też rolą blogu, żeby to była tylko książka skarg i zażaleń, która z drugiej strony ma zastąpić cały urząd, Radę Miasta. Nie, to jest jeden z kanałów, ale to nie ma być miejsce załatwiania tylko spraw, no bo to nie o taki cel chodzi. A o jaki chodzi? Znaczy, a widzi pan taką sytuację, że jest pan w stanie współrządzić dzięki jakiejś technologicznej platformie, która umożliwia partycypację obywatelom miasta danego? Znam takie rozważania, znam takie
teoretyczne pomysły, że mieszkańcy klikają. Nie, ja nie mówię o tym, że siedzi poseł w Sejmie, ma aplikację na telefonie, mówi, słuchajcie, jest głosowanie na ustawę, głosujemy na tak, na nie, czy się wstrzymuje w tym momencie, bo to jest tak naprawdę powrót do instrukcji poselskich, które były obalane. Za pierwszej Rzeczpospolitej. Tak. O tym nie mówię, ale jakieś takie narzędzie, które po pierwsze jakby umożliwił już obywatelom załatwienie tych spraw, które mogą sami załatwić, czyli naprawienie jakichś rzeczy, plus wysłanie silnej, konkretnej sugestii do pana. Ja nie mówię instrukcji, mówię sugestii. Nie, to było. No, na przykład mamy w Nowym Porcie taką przestrzeń zdegradowaną po wielkich zbiornikach orlenowskich firmy petrochemicznej. I tam grupa mieszkańców aktywnych chce zrobić park. Przygotowali projekt uchwały obywatelskiej na Rady Miasta, ona została przegłosowana, się z nimi spotykałem i tam pewien plan zmian został z nimi ustalony. My planowaliśmy rewitalizację tej przestrzeni, ale w dłuższym okresie, znaczy później, z względu nie mamy pieniędzy, natomiast rzeczywiście nie wzięliśmy pod uwagę, i to jest pewnie nasz błąd, etapu pośredniego, że można tam uprzątnąć, można to częściowo udostępnić dla mieszkańców. Ci mieszkańcy nas ośmielili, przymusili, jak to woli, zmobilizowali, a przede wszystkim oni stanęli za tym i jakby współodpowiadają za to, że tak może być. I to zrobimy. No bo często chodzi też o to, wie pan, że żeby administracja nie sadziła tych przysłowiowych drzewek, krzewów, nie zrobiła przysłowiowego placu zabaw dla dzieci, że tak powiem, na zasadzie ja, car, to wam robię, dziękujcie. Lepsza sytuacja jest taka, kiedy to oddolni obywatele mówią, w tym miejscu chcemy plac zabaw, bo tam matki z dziećmi się gromadzą, bo to jest blisko od domostw, a z kolei dalej od samochodów, czy coś takiego. I wtedy my znajdujemy pieniądze i to wspólnie robimy. Bo wtedy ci mieszkańcy, którzy o to wystąpili, czy w tym procesie uczestniczyli, będą to bardziej szanować. Natomiast jeżeli to pewnego rodzaju będzie potraktowane jako prezent, to ten prezent może być odrzucony albo traktowany, jak to bywa z prezentem u dziecka. Dostaje od babci tę lalkę, pół godziny się pobawi i idzie w kąt i do wyrzucenia. Więc mnie się wydaje, że dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że trzeba zacząć od małych, konkretnych rzeczy, że robimy to razem z obywatelami. Oczywiście nie bądźmy naiwni, nie ze wszystkimi, tylko tymi, którzy chcą, czyli z jakąś mniejszością obywateli. Z nimi to robimy. W tym procesie urzędnicy, liderzy polityczni uczą się komunikacji z obywatelami. Obywatele uczą się z kolei też komunikować z władzą, urzędnikiem i widzą w urzędnika jednak człowieka, a nie tylko złego luda. W ten sposób powstaje wspólnota. Ona może, ta wspólnota powstaje w pewnym sporze, kiedy nawet krzykach, ale jednak ta wspólnota się wytwarza. Powstaje to dobro, ten trawnik, kawałek parku, plac zabaw. On służy konkretnym ludziom. Ci ludzie z tym się bardziej utożsamiają, więc dbają, pilnują, żeby ktoś tego nie zniszczył. I to jest początek. Znaczy, w Polsce nie zbudujemy demokracji, generalizuję teraz wniosek generalny, jeżeli zaczniemy od małych rzeczy. Znaczy, wspólnota... Blog jest taką małą rzeczą? Też. On też jakiś... On i nie zastępuje wspólnoty, ale... Tym moim akcentem spotkały się dwie gaduły i przekroczyły czas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy ktoś ma jakieś pytanie? Mam nadzieję, że... Ja chciałabym panu powiedzieć, przypomnieć prezydentowi i państwu, powiedzieć, co zrobić w przypadku, kiedy wpadniemy w dziurę na ulicy. Zadzwonić do inżyniera miasta. Numer telefonu 58 524 4500. Dzwonię bardzo często, najczęściej z efektem pozytywnym, aczkolwiek nie zawsze jestem przyjemnie przyjmowana. Jest, jest. 524-4500. Odnośnie komentarzy na pańskim blogu. Ja mam takie pytanie. Ile czasu pan poświęca na analizę komentarzy, na
ewentualnie moderację, na jakieś odpowiedzi? Ciągle za mało. Ciągle za mało, ale no, czy może trochę pan poszerzyć odpowiedź? Iwan, chciałbym, tylko... Czy to nie jest tak, że pan, nie wiem, tworzy jakiś wpis, wrzuca go na bloga, a no, komentarze tak jakby kolokwialnie coś spływają po panu? Wie pan, te, które są na takim poziomie, no to takim niskim poziomie, to spływają. No. Nie ukrywam, że spływają. Natomiast no, komentarze są jakimś barometrem, ale oczywiście jednym z barometrów. Znaczy gdzieś tam pozostają, jakoś moderują moje zachowanie, tak, zmieniają, ale nie jestem w stanie teraz panu jakby pokazać, w jakim stopniu. Na maila spływają? Słucham? Tak, spływają do pana na maila komentarze? Też, bo znaczy ze mną, znaczy raz są komentarze umiejscowiane na blogu, na Facebooku, pan jest wszędzie, ale to... też i przychodzą na urzędowy e-mail. Także już nie mówiąc o listach, kartkach pocztowych, czyli ten dostęp jest dość szeroki, bym powiedział. Te kanały komunikacji są szerokie. Jeszcze jedno pytanie. Dzień dobry, Bartosz Sikarski, Gdańsk Doł. Panie prezydencie, tutaj pan mówił, że osoby znające się na biznesie znają pojęcie kosztów, wydatków, inwestycji, natomiast reszta jakby ludzi niekoniecznie. I tutaj pan Jakub podsumował dobry pomysł. Może by właśnie takim obywatelom i potencjalnym obywatelom dać takie narzędzie w formie takiego serwisu, na którym ja, jako mieszkaniec, obywatel, mógłbym się doklikać do tego, jaki jest, powiedzmy, roczny koszt utrzymania Słowackiego, łącznie z tym, żebym wiedział, jaki jest roczny koszt utrzymania jednej lampy na Słowackiego. Z drugiej strony wiedziałbym, że taka i taka ulica będzie remontowana w takim roku, bez wnikania w jakieś dokumenty urzędowe, prosty serwis. A z trzeciej strony, jeżeli wpadnę w taką dziurę, to będę mógł kliknąć i powiedzieć, tam jest dziura. I ewentualnie ktoś to przyjmie zgłoszenie, ktoś powie, ale ta dziura to proszę, będzie w 17. Wydaje mi się, że żadne miasto tego nie ma. Tu Gdańsk mógłby być naprawdę w awangardzie. Może warto pociągnąć ten temat? Ja o tym szczerze myślę. No, kazałem na przykład wyliczyć dokładnie koszty jednego ucznia w szkole podstawowej, w gimnazjum i w liceum, bo to jest rzecz na przykład dla rodziców. Roczny? Koszt roczny ucznia nauki, mówiąc precyzyjnie. Roczny koszt nauki ucznia w szkole podstawowej, gimnazjum, w liceum, po to, by rodzice, a przecież jest ogrom, wiedzieli, ile rząd centralny łoży na tego ucznia, ile my łożymy, żeby też mieli świadomość, z czym to się je, no, jak to wygląda. Natomiast mogę z Państwem się tylko jedną troską podzielić. Ja wiem, że to może większości interesować, że rzeczywiście jest niełatwo zmusić administrację, każdą, moją też, nauczyć ich, aby żeby opisać stronę wydatkową budżetu miasta, zredukować do kosztu jednostkowego. To się nazywa mądrze budżet zadaniowy i my się z tym powoli oswajamy, uczymy się tego. Okazuje się, że to jest przedsięwzięcie rzeczywiście bardzo ważne, ale szalenie trudne, jesteśmy w stanie to zrobić krok po kroku, nie od razu wszystkie pozycje, ale na przykład właśnie pozycja edukacja. Czy ja bym był w stanie to, jak wezmę sobie budżet roczny Gdańska, będę w stanie to wydatkować, czy potrzebuję pomocy ze strony urzędu? Wszystkich kosztów pan nie wydedukuje. Czyli... Tak? No bo wie pan... Jasne, dobra. Bo to jest kwestia... Bo to jest kwestia, no co na koszcie składa, czy też tak, pensja, okay. ZUS i te rzeczy. Więc, ale okej, okay. Zrobimy dzięki za ten głos. Krok po kroku, nie od razu. Musimy kończyć. Krystian wysyła mi to spojrzenie, którego nie lubię, w związku z czym musimy kończyć. Także jeszcze masz pytanie? Okej. Okay. Jedno pytanie, tak, i kończymy. To ja mam takie pytanie, jestem z Warszawy i bardzo mnie zaciekawiła pana blog. Zastanawiam się, na ile pana blog jest takim formą dialogu. Czy pan patrzy na inne blogi, gdzie się pojawiają jakieś analizy tego, co pan pisze? My mamy w Warszawie takie HGW Watch. Zastanawiam się, na ile pan wchodzi w taką polemikę, a na ile to jest taki jednostronny komunikat. Jest i drugie szybkie pytanie, ile osób jest zaangażowanych w tworzenie pana bloga? Dziękuję bardzo. Zacznę od końca.
ze mną współpracuje jeszcze no, 2-3 osoby i znaczy niesystematycznie, powtarzam niesystematycznie, ale trochę siedzimy, że tak powiem w cudzysłowie konkurencję, ale nie, że to dzień po tygodniu, to raz na miesiąc, no pewnie za mało. No, tu trzeba by mieć, zgodzicie się, mały sztabik, który by się tylko tym zajmował, a te osoby, które mnie wspierają, zajmują się równocześnie jeszcze jedną, drugą, piątą i dziesiątą sprawą, a więc niestety są tego koszty. Stąd też niekiedy odpowiedź moja na komentarze jest dosyć ograniczona, bo to jest tak, że niektóre zarzuty czy komentarze, one się pojawiają, są podobne i pojawiają się co jakiś czas. I w sumie należałoby wyciąć, wkleić i powtórzyć moją reakcję, ale chcę, żeby ona była oryginalna, to jest czasochłonne i tak dalej. Poza tym na niektóre rzeczy ja też muszę zebrać mnóstwo informacji. To nie jest tak, że ja mam jakąś skrzyneczkę tajną, z której wyciągam dane statystyczne. Ja też się muszę tutaj natrudzić i moi współpracownicy, bo niektóre pytania, czy uwagi, czy komentarze, czy krytyczne rzeczy wymagają no, zebrania z iluś tam źródeł tych informacji. Pamiętajmy, że statystyka miejska no, ma sporo, że tak powiem, do zrobienia, do zmian. Czyli generalnie pracuje pan sam, ale ma pan pomoc przy blogu? No, oczywiście. No, ja jestem twórcą, inspiratorem, rozdającym, tak powiem, karty, ale przecież ja bym, znaczy byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że to robię sam. No, pewnie, że nie robię tego samu, bo przecież przede wszystkim jestem prezydentem, mam decydować, podpisywać, spotykać się, a nie siedzieć non-stop w internecie i odpowiadać. Dobrze, to dziękuję panu. Bardzo dziękuję państwu. Miłej niedzieli życzę. Dziękuję za przyjazd do Gdańska i zapraszam na kolejny Blog Forum przyszły.